Serio. Gość nie ogarnia koloru. Jestem daltonistą, no. Ale okej, będzie śmiesznie. Witam serdecznie. W tej konkurencji będziemy mieć pod górę, bo niestety Mateusz jest daltonistą, ale będę mu mówił, jakie są kolory, a on mi będzie pomagał nazwę skina, bo ja nie ogarniam skinów, a to jest mistrz, także damy radę. Się zastanawiam, czy ja nie jestem daltonistą, nie? Jest szaro, jakiś biały, później jest brązowy, zielony, czarny, niebieski i brązowy. Jaguar? Może AK-47? Jaguar? Jaguar? Nie wiem. Nie wiem. Fajer, o Jezu, ty. A to nie była odpowiedź, my żeśmy dyskutowali za szybko. No właśnie, no to coś, no dobra. To cofnijmy to, a co? A ty mu mówisz kolory, jak oni tak na co dzień nikt nie widzi tych kolorów. Co ty powiesz, że jest zielony? No właśnie, dobra. A faktycznie. Ja wiem, co to jest za kolor. Ja też wiem. To jest ja mam tego kocha nawet. No, to jest, też go miałem, on jest oblany Revolution, farbą. Nie, to nie jest Neon Revolution, poczekaj chwilę. To jest ten. On jest farbą taką oblany. Tak, tak, tak. Ale ja nazwę nie powiem. I on ma takie graffiti nawet na tym, na kałachu. Takie zielone, ale wiem, co to jest. Zielone? Jesteś pewny, że zielone? No, tak mi się wydaje, no. Ale wiesz co? On jest... Farba z niego ścieka na tak, pewno. Tak, tak, tak. Neonowa rewolucja, na pewno. Na 99%. Neonowa właśnie... A to jest dobra nazwa? Tak, no to właśnie, no to dobrze powiedziałem, no brawo, elegancko. Zielony, czarny, różowy. Mówisz dalej. Najgorzej, że ja jestem ślepy, ja to tak kurde... On z jednego oka, wiesz, mierzy, także fokus jest. Ten jest, on, w sensie ten skin jest czerwony, ale on jest bardzo słaby. Czyli czerwony. On ma chyba terrorystę na kałachu, takiego a la Picasso. Ale wiesz co, ja uważam, że to jest kałach, który ma takie jakby... Nie wiem, jak to powiedzieć ty. Figury geometryczne. No mi się kojarzy trójkąty to z postacią. I tak dalej. Z postacią? Tam postać z postacią i ona jest taka wykręcona. Ten kawałek jest jeden z nowszych, ale nie wiem, jak on się nazywa. Co za kawałek? A to jest ten, no, White Lotus. No. A to nie w naszym zasięgu, no, dlatego nie, nawet my nie patrzymy na takie kałachy. Neon Noir. Co? Neon Noir. AWP, tak, Neon Noir, to 100%. Asimov. AWP, okej. No nie mogliście tak od razu dawać takie? Dragon Lore. Jakie proste ty teraz. No tak. To jest Meduza. Meduza, no. Ja wiem, co to jest za Glock. On ma taką babeczkę, ten Glock chyba. Ty, a nie, bo tamten to Neon Noir jest. A ma, widzisz? No. Ale nie, ale powiem szczerze, ja w ogóle pierwszy raz tego skina widzę. No ale wiesz, Glocka nie rzucasz raczej w pistolu, nie? Fade Glock, no. Water Elemental Glock. Yes, man, it's fucking a tu byś miał problem, bo czerwony i niebieski jest, nie? To jest Hyper Bestia. Hyper Beast. Yo. Ty, ja nie wiem, czy to nie jest taki, kurde... Ja wiem, to jest ta brzydka M-ka, nie ta sydania, to jest taka tylko... niebieska, fioletowa M-ka, w sensie... Nie, fioletowa nie. Nie, chodzi mi, że ona jest w sensie jako jakoś fioletowa albo niebieska. Szkło ołowiane? Ja wiem, jak wygląda, ale nie wiem, jak się nazywa. I co? Nie, no mówię, że wiem, jak wygląda, ale nie wiem, jak się nazywa. Fioletowy chyba skin bodajże. Ty, ja nie mam pojęcia. Ja będę wiedział, tylko daj mi chwilę. Ja w ogóle to nie wiedziałbym. Ja w ogóle pierwszy raz widzę tą M-kę, się mówiąc. O, to jest ten. Orion. Orion chyba, no. Orion, no. To jest ten różowy, wiem, który, no. To jest... Poczekaj, to się nazywa Kill Confirm? Nie, to nie jest Kill Confirm. Okej. To jest... Wiesz? Bo ja to... Nie pamiętam, szczerze mówiąc. Nie będę wiedział, nie ma szans. No... Cortex, no. Ja nie pamiętałem tego. Ja też nie wiem. Co? Gruby powiedział tą nazwę. Kill Confirm. Tak? Kill Confirm. No, to jest ten z czachą, nie? Ale ja i tak bym tego nie zgadł. Zgadnąłeś przecież. Ale wcześniej bym to byś nie powiedział, no. Nie mówi się zgadnąłeś, tylko zgadłeś, ale ja wiesz, tak specjalnie. To jest ten z językiem. To ale co z językiem, no ale musisz powiedzieć no, taki, no nie wiem, no nie, ja nie ci powiem. Podpowiadam i żebyś nazwę ty powiedział. Pan jest czerwony czy różowy? On jest zielony. Ale chodzi mi, czy z jakoś. Ja nie wiem, no skąd mam wiedzieć, że skrzynki jaką wypada, jak no, mi nie no, ale ze tak skrzynki. Się wyobraź, czy jest ogólnie ładny, jak jest ładny, to musi być czerwony albo różowy, no. Jaszczurka, patrz. Widzisz? Na języku ma. Ja w ogóle tego uspa też domu pierwszy raz widzę. Tego uspa pierwszy raz widzę. Co ty mówisz? Jak ty miałeś tego uspa? Ja miałem najdroższego w sumie Butterfly Marble Fade'a. Wtedy kosztował z 900 dolarów, z 1000 dolarów. A ja nie chcę mówić, bo... A teraz dużo kosztuje. Skarbówka węższy, to nie będę cię chwalił, nie?